Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o czterech krokach do sukcesu aplikacji mobilnej, generalnie do sukcesu w e-commerce. A na przekór, chociaż dzisiejsza aula jest poświęcona e-commerce, to ja opowiem o dla nas dniu jutrzejszym e-commerce'u, a generalnie gdzieś na świecie już dniu dzisiejszym. I na podstawie naszych doświadczeń powiem Wam, co można zrobić, co trzeba zrobić, żeby ten sukces odnieść. No więc tak, każdy twórca aplikacji mobilnej, jak chce odnieść sukces, chce, żeby ta aplikacja była w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych w App Store, to musi sobie odpowiedzieć na takie bardzo ważne pytanie. Co mam zrobić, żeby w ciągu tych 2 minut od momentu ściągnięcia tej aplikacji, uruchomienia, przejrzenia jej, ten nasz klient zrozumiał tę naszą aplikację, no bo przecież do instrukcji nie zajrzy, żeby znalazł z niej rozrywkę, żeby miał poczucie, że w tym czasie przeglądania tej aplikacji albo korzystania z niej miał poczucie, że robi coś pożytecznego i nie marnuje po prostu czasu. No i właśnie, żeby też znalazł się we właściwym kontekście. No żeby odnieść ten sukces w ciągu tych 2 minut, to bardzo duże wyzwanie. Nasi inżynierowie pracujący nad naszymi rozwiązaniami mobilnymi zdefiniowali takie 4 główne obszary, które mają decydujący wpływ na powodzenie rozwiązania mobilnego, na sukces aplikacji mobilnej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy chcemy sprzedawać w kanale mobilnym. I to są takie elementy jak prezentacja, zaraz powiem, rozwinę te wszystkie elementy, prezentacja, personalizacja, wygoda, no wiadomo, dobrze, żeby aplikacja była wygodna w użyciu, a nie niewygodna, no i kontekst. I kontekst zarówno tego, co jest wewnątrz tej aplikacji, ale przede wszystkim kontekst, w jakim znajduje się użytkownik tej aplikacji. No zacznijmy może od prezentacji. Całą grupę, cały ogół użytkowników rozwiązań mobilnych można podzielić na 2 takie główne grupy. To są albo szukacze, albo przeglądacze. Różnią się tym, że szukacz zazwyczaj już wie, czego chce, wie, co chce kupić, wie, co chce znaleźć. Nie musi przeglądać milionów stron, żeby znaleźć to, co jest dla niego interesujące. I dla niego wystarczy bardzo taki prosty interfejs. Tutaj w tym przypadku mamy interfejs aplikacji Amazona, gdzie mamy bardzo proste tekstowe drzewo kategorii, wyznajdujemy to, co chcemy, kupujemy i mamy z głowy. No i jest druga kategoria, przeglądaczy. To są ludzie, którzy wiedzą, że chcieliby coś, ale tak do końca nie wiedzą co, albo gdzie, albo kiedy. Oni chcą mieć mnóstwo opcji, z których chcą wybrać. Oni lubią mieć to zaprezentowane w odpowiedni sposób. Stąd między innymi sukces interfejsów bazujących na czymś, co znamy choćby z Pinteresta, czyli duże obrazki, duże jakieś grafiki, które są ciekawe, które w jakiś tam sposób przyciągają i chcą po prostu scrollować, milion ekranów, chcą przejrzeć sobie te wszystkie kategorie. No chyba, że już się namyślili, już wpadli na ten pomysł, co chcieliby znaleźć, wtedy mają do dyspozycji opcję wyszukiwarki, my też taką opcję im udostępniamy. Czyli tutaj jakby no, godzimy te 2 światy szukaczy i przeglądaczy. Więc mamy, zależnie od tego, do kogo kierujemy tę swoją aplikację, możemy albo właśnie skupić się na szukaczach, albo na przeglądaczach i w ten sposób dostosować prezentację produktu, czy prezentację tego, co mamy do zaoferowania. Personalizacja. W naszym przypadku my rozwiązania mobilne mamy od trochę ponad 3 lat, natomiast serwis działa trochę dłużej. Więc co zrobić, żeby ci klienci, zachęcić tych klientów do adaptacji do nowego środowiska? Co zrobić, żeby oni nie zaczynali powiedzmy całej tej przygody od nowa? No bo w ten sposób można tylko stracić klienta, jeśli każe mu się wszystko od nowa zaczynać. No więc dlaczego mu nie zaproponować możliwości personalizacji, stworzenia osobistego profilu, który będzie przenośny, będzie działał zarówno na tej platformie www, jak i na platformie mobilnej.
My oferujemy taką opcję, cały profil użytkownika, jego historia zakupów, to co polubił, kategorie, które zdefiniował jako najbardziej go interesujące, są dostępne w aplikacji mobilnej, więc w tym momencie dla użytkownika następuje tutaj, teraz padnie ładne, często słyszane słowo, synergia różnych kanałów dotarcia, różnych kanałów dystrybucji informacji, różnych narzędzi, z których korzystają. I użytkownik ma dokładnie ten sam profil, te same dane, te same informacje, zarówno jeśli się zaloguje przez przeglądarkę na komputerze, jak i przez urządzenie mobilne. Kolejna rzecz to jest kontekst. I tutaj w naszym przypadku kontekst to jest oczywiście miejsce, w którym się znajduje człowiek, czy użytkownik. I dlatego mamy bardzo coraz głębiej idące wbudowane funkcje geolokalizacji. W Polsce one nie są jeszcze tak mocno rozwinięte jak w innych krajach, natomiast generalnie jeśli chodzi o rynek na przykład Ameryki Północnej, to jest podstawowe narzędzie, z którego korzystają użytkownicy, dobierając oferty najbardziej ich interesujące. Więc ten kontekst jest tutaj bardzo istotny. Ja odniosę się do innego przykładu. Pewnie wiele osób z Was korzysta z takiego serwisu 500 pikseli. To jest bardzo ciekawy serwis z mnóstwem kontentu fotograficznego. Niestety duża część tego kontentu fotograficznego jest też raczej dla osób dorosłych. I już wielokrotnie złapałem się na tym, że nie mogę używać tej aplikacji w autobusie, dlatego że są gdzieś obok mnie dzieci albo inne osoby, które już zaglądają i widzą, że mam tam jakieś treści nieodpowiednie dla wszystkich. To jest też właśnie kontekst tego miejsca, w którym się znajduje użytkownik, czy on może przyglądać te treści, może korzystać z nich treści w danym miejscu i czasie. No i ostatni element to jest wygoda. I tutaj nawiążę do takiej bardzo problematycznej kwestii, jeśli chodzi o e-commerce w Polsce generalnie. To jest takie, że o ile e-commerce jako taki to jest zaledwie tam kilka procent, może maksymalnie 10, to zależnie jakie są szacunki, całego handlu detalicznego, o tyle e-commerce to jest znowu jednocyfrowy odsetek całego e-commerce'u w Polsce. Co oznacza, że ten rynek jest stosunkowo młody i perspektywiczny, natomiast to jest jeszcze przed firmami, które funkcjonują na tym rynku, jest bardzo dużo pracy do wykonania. Jeden z takich głównych problemów, na które wskazują użytkownicy smartfonów, urządzeń mobilnych, który zniechęca ich do kupowania przez smartfony i tablety, to jest według nich mała wygoda kupowania na małym ekranie. Co jest moim zdaniem bardzo dużą nieprawdą, bo zarówno z naszej perspektywy, naszej firmy, jak i z perspektywy na przykład Allegro czy innego serwisu, tych kroków, które użytkownik musi przejść od momentu przejrzenia oferty, kupienia jej, przejścia do systemu płatności, zrobienia przelewu, wrócenia, jeszcze na przykład wysłania adresu, dostawy itd., itd. Tych kroków jest naprawdę bardzo dużo. W przypadku rozwiązań mobilnych one są już tak pomyślane, tak są zbudowane, że tych kroków jest o wiele mniej. Najczęściej jest po prostu krok taki, to mnie interesuje, kupuję, płacę. No i tutaj jeszcze jest kwestia, czym płacę, bo system płatności mobilnych też w Polsce uważam jest na bardzo niskim poziomie i to jest moim zdaniem główna, i nie tylko moim, główna bariera właśnie rozwoju e-commerce w Polsce. A tych kroków jest o wiele mniej, więc dlaczego, jeszcze nie mówiąc o tym, że choćby w naszym przypadku specyficznym odchodzi mobile, niweluje tę potrzebę na przykład drukowania czegokolwiek, bo wszystko się odbywa elektronicznie, wszystko się odbywa bezprzewodowo na ekranach. Więc widocznie tutaj jest też potrzebna bardzo duża edukacja, jeśli ktoś podnosi tutaj ten argument, że mobile jest mniej wygodny. Nie jest mniej wygodny, jest po prostu inny, tylko trzeba się do niego przekonać. Dobrze, no i jakie to przynosi efekty? Czy takie
Jeśli to fajnie brzmi w teorii, to jak to się przekłada na praktykę? Czy z perspektywy firmy działającej na globalnym rynku e-commerce możemy powiedzieć, że takie podejście przynosi efekty? Oczywiście, że przynosi efekty, inaczej bym o tym nie opowiadał. Nasze rozwiązania mobilne, nasze aplikacje mobilne dotarły już w tym momencie, są używane przez ponad 60 milionów użytkowników na całym świecie, z czego 10 milionów doszło nam w ciągu ostatniego kwartału i widzimy tę dynamikę wzrostu coraz większą. Nasza aplikacja mobilna jest w pierwszej 25 aplikacji wszechczasów App Store'a, nawet o jedno miejsce Google Maps wyprzedziliśmy, choć pewnie to się niedługo zmieni. I mamy 5-gwiazdkową aplikację, no to więc można powiedzieć, że aplikacja sama w sobie odniosła sukces. Dobrze, czyli jak się przełożyło to na biznes? W 3 lata przenieśliśmy w Ameryce Północnej ponad połowę biznesu do kanału mobile. Jeśli tutaj widać ładny wzrost tak rok po roku, natomiast jeśli chcecie odnieść to do jakiejś skali, mówimy tutaj o biznesie wartym miliardy dolarów. Więc ten sukces, ten dynamiczny wzrost po prostu nas zaskoczył i oszołomił. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o skalę globalną, to jest już około 40% sprzedaży tylko i wyłącznie właśnie w kanale mobilnym. I proszę nie pytajcie o Polskę, bo to jeszcze naprawdę jest dla nas pieśń przyszłości i pewnie koledzy z Allegro dokładnie to samo powiedzą. Co ciekawe, klient ze smartfonem czy z tabletem jest bardziej lukratywny, jest bardziej interesujący z naszej perspektywy, dlatego że on wydaje do 50% więcej, a więc ma bardziej zasobny portfel i kupuje więcej i częściej i droższe rzeczy. Więc to jest, jeśli będziecie chcieli przygotować aplikację mobilną i sprzedać później komuś i powie, no dobrze, ale kim jest ten użytkownik? Czy on ma pieniądze, czy on będzie chciał kupować? Powiedzcie, tak, ma pieniądze i chce wydać więcej niż ten użytkownik, który siedzi przy laptopie. I to wszystko. Dziękuję.